Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2013. Dzisiaj już kolejny odcinek z serii Solo. Myślę, że dzisiaj mój pierwszy odcinek zazwyczaj zaczyna się żniwami, ale ja zacznę od czegoś innego. Mianowicie sobie skultywuję jedno pole, które jest mi potrzebne do dalszych działań. A tam chyba są, nie wiem, ziemniaki albo buraki. Nie, ziemniaki chyba są. Jest to nieduże pole. Sobie to skultywuję. Ziemniaków obrabiał i tak nie będę, także jest mi ono niepotrzebne. Ile podjechałem. Ja mi tu kurczaczku wyłazisz pod koło. Jedziemy sobie od razu przed domem, bo to jest przed domem. Kultywuję to pole tylko dlatego, że chcę w tym miejscu trzymać albo raczej postawić ulę, dzięki którym będę miał miód, który mogę sprzedać. Z tego co wiem, to chyba miód się sprzedaje tak samo jak jajka, albo on się sam sprzedaje, więc jeszcze lepiej dla mnie. Co prawda pieniędzy na to nie mam, ale gram na poziomie łatwy, więc nie powinno być problemu ze zdobyciem nawet chociażby na jeden ul, czyli 20 tysięcy. Ja sobie tutaj wycofam, nie będę wyjeżdżał na chodnik. Jedynie delikatnie. Nie chcielibyśmy uszkodzić policji. Okej. Tu znowu do końca nie dojedziemy, bo jest płot. Ups. Tutaj sobie zrobimy od razu poprzeczniaka. Zachodzili. Jeszcze jednego. Dobra, chyba tutaj wystarczy. Jedziemy dalej. Tak myślę. Niby nowiuśki kultywator, a zostawię taki. Nie lepszy, nie lepszy. Muszę się
się napić herbatki. No i ostatni przejeździk. Nie ma potrzeby wyjeżdżania za na chodnik czy za chodnik, choć nie jadę tam. Jeszcze nie odstawiam kultywatora, bo będzie mi on całkiem niedługo potrzebny, a zetor do tego czasu raczej nie. Co jest? Czy zahaczyłem coś? Opuścimy sobie tu, żeby nie. Żeby mi nie ciążyło. Także jedna robótka zrobiona. Teraz trzeba troszeczkę podskoczyć do góry. Pola, które będę obrabiał, to są pola te. Tutaj jest jedno. Tutaj ten klin jest drugi. Trzecim polem jest to. No i dalej. Ja to jeszcze tutaj tą drogą do samosinki pływy. Jest jakiś inny dojazd? Nie ma. No, tutaj ta kukurydza. Z tego co pamiętam, to pole. I tu mówię? Tak, to. Przy skrzyżowaniu. Także troszeczkę do obróbki jest. Dzisiaj się zajmiemy tutaj tymi polami. Zaraz sprawdźmy sobie. Jest ten punkt. I ta mapka mi jest potrzebna, tylko ta. To jest ten punkt. Mamy tutaj pszenicę i jęczmień. Dalej mamy tutaj kukurydzę naszą. I tutaj pszenicę znowu, więc dzisiaj zajmiemy się pszenicą. Dobra. Muszę sobie manualnie podczepiać. I zaczniemy sobie kombajnować. Myślę, że może najpierw ten klin tutaj nie wiem, czy nie będzie ustawiona nasieczka. Nie. Nic elegancko. Myślę, że skoszę to pole i zrobimy jakieś małe cięcie i powrócę po cięciu, czyli w momencie, kiedy już pewną część, znaczy pewną część pszenicy już będę kończył. I będę wtedy, co jest? Góreczka, przez którą nie mogłem przejechać. O, kolejna.
się ominęliśmy. No, nie chcemy tam jechać Boża. Co tu teraz w tą stronę pójdziemy? Myślę, że w tą stronę już będziemy pole kontynuować. Trzeba puścić tak, żeby pokosy padały właśnie w tą stronę. Troszeczkę jest grzebania na takim klinie z tym zawracaniem, no ale co zrobić? Skosić trzeba. Teraz zastanawiam, jak by zrobić ten odcinek. Może byśmy na razie się ograniczyli do 3 pól, czyli bym zrobił w tym odcinku te 2 pola. Nie, zobaczymy jeszcze. Trzeba będzie zrobić, może się na razie ograniczę do tych pól, bo z tego co widzę, to tutaj czasowo z tym nagrywaniem mogę mnie wyrobić. Jakieś góreczki, kurczę, tutaj są, nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd. Wow, 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 wow. Ach, ten kombajn, kurde, ma to przyspieszenie tak zepsute, że... Nie wiem jak was, a mnie takie modyfikacje denerwują. Burz się, kurde. Wow, wow, wow. Fajnie, fajnie. Dobra, no nieistotne. Musimy sobie do góry. I idziemy skosić tu drugie pole. Już prawie koniec odcinka właściwie, więc w sumie, żeby muszę troszeczkę urozmaicić, to przerwę teraz i po skończeniu tego małego pola wrócę do was. No i już właśnie kończę, już teraz ostatni pokos. Będę jechał tak
taką połówkę, można powiedzieć nawet mniej, bo zostało mi tyle, że jedną szerokością bym nie zebrał, więc podzieliłem sobie na części. Środku mniej więcej tych rządków. I idę zaraz po traktor. Zostaniemy sobie tutaj, myślę. Wysiądźmy. X. Dobrze. Wow. Gdzie jest nasza 60? W sumie 30 stoi pod ręką. Niby od ręki jest, tylko że jest źle zrobiony. No ale trudno. Wygląda, że jest ręka. No i duży silo z napiszą. Na pszeniczkę sobie weźmiemy przyczepę krom. No na pewno nam wystarczy. A jak nie będzie trudno. I idziemy dalej. Minimum pojemności 5-7. Nie wiem ile w tym kombajnie jest, nawet nie sprawdzałem. Sypać. Przygotowujemy sobie zmieść z palcem w nosie. A co wysypiemy? Odjadę 30 na gospodarstwo wysypać i odcinek dobiega końca, więc nie będę tutaj przedłużał. Powiem tylko, że... powiem tylko, że w przyszłym odcinku już jęczmień, który tutaj jest, może wezmę sobie to pole, na którym teraz w tej chwili widać końcówkę rury od wysypywania, zamiast tamtych. Ta kukurydza oczywiście zostanie tam, też nie wiem, czy już ją teraz będę kosił, więc może tu któryś z tych pól wezmę i będę po prostu obrabiał pola tylko tego domu. Nawet gaz mogę zdjąć. Dobra. Jadę odwieźć ziarno. Wysypiłem sobie dmuchawę. Kurde, te wrota wszystkie się otwierają, jak odpalam mapkę. Nie wiem dlaczego. Okej, chyba. Niech sobie tam dmucha spokojnie. Jakbym się to zmieścił. Dobra, no i tak jak widzieliście, w pierwszym odcinku, no co zrobiłem, skosiłem raptem dwa niewielkie pola, no jedno tam małe też zakultowywałem, co prawda trochę tutaj jest dużo manewrowania przy tych klinach, tam przy ogrodzeniu, więc generalnie więcej było manewrowania niż roboty, no ale
jak mus to mus. W przyszłym odcinku, tak jak mówiłem, ciąg dalszy żniw, czyli prasowanie zbiórka. Ja sobie za chwilę dokończę kosić tutaj ten jęczmień. No i to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.